Skandaliczne sceny na cmentarzu w Polsce. Krzyki, piski. Nagranie trafiło do sieci. Porażający widok. Wszystkich Świętych zwyczajowo jest dniem skupionym na smutki i zadumie, a także poświęcony wspominaniu osób, które zmarły. Jak co roku, tego dnia Polacy tłumnie ruszyli do nekropolii w całym kraju, by odwiedzić miejsca spoczynku zmarłych bliskich. W Dniu Wszystkich Świętych ludzie tłumnie ruszyli na cmentarze. W Dniu Wszystkich Świętych często zdarza się, że na cmentarzu spotykamy bliska czy dalszą rodzinę lub znajomych, z którymi zaczynamy wspominać lub wdajemy się w dyskusje na różne tematy. Nie zawsze przebiegają one jednak w atmosferze spokoju i wzajemnego zrozumienia, a zdarza się, że nawet zwykła rozmowa staje się na tyle głośna, że może przeszkadzać innym w zadumie. Jak się okazuje, niektórym w Dniu Wszystkich Świętych towarzyszyły skrajne emocje, które ostatecznie znalazły ujście w dość niespodziewany sposób. Cała sytuacja została nagrana przez jedną z osób odwiedzających cmentarz w Radomiu. Filmik trafił do sieci, gdzie szybko stał się wiralem. Awantura na cmentarzu w Radomiu. Na nagraniu z cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego w Radomiu widać przepychającą się między sobą grupę osób. W tle wyraźnie słychać niepokojące dźwięki. Jak donosi portal Fakt, około południa na Komendę Miejską Policji w Radomiu wpłynęło zawiadomienie w związku z szarpaniną, do której doszło na cmentarzu. Jak przekazała policja, kiedy dotarli na cmentarz, nie zastali tam ani osób, które miały się awanturować, ani tych, które zgłosiły zdarzenie na policję. Internauci zachodzą w głowę, co zaszło na cmentarzu w Radomiu. W komentarzach pod nagraniem udostępnionym na popularnym koncie na Twitterze internauci zachodzą w głowę, o co mogło chodzić uczestnikom awantury na cmentarzu w Radomiu. Ciekawe, o co poszło? Złe ustawienie chryzantem na pomnikach, czy ustawka zwolenników sztucznych fałez żywych kwiatów? Zwolennicy sztucznych kontra fanatycy prawdziwych wiązanek? Kropka. Chuligani klubu zniczy z knotem VS fan klub kibiców zniczy z baterią. Kiedy dwie ciotki, które się nie lubią, kupią identyczne znicze. Kłótnia o bilet lotniczy z lotniska Radom Warszawa na południe, czytamy.